Chciałbym pokazać donicę, jaką będziemy dzisiaj robić. To jest doniczka drewniana. Długości 80 cm, wysokości 30 i głębokości również 30 cm. Także zapraszam na film. Wszystko pokażę dokładnie, jak się robi. Składamy doniczkę. Doniczka będzie miała długość 80 cm. Głębokości 30 i 30 wysokości. Także zaczynamy, jak widzicie, pierwszy od słupeczków. Słupki w ten sposób skręcamy. Jak wcześniej wspomniałem, 30 cm. I do nich już losujemy ściany. Ściany mają szerokości takiej tej listewki 7 cm. Także tutaj będziemy mieli 21 do dzielnictwa po słupku. Zresztą to będę wszystko wam zaraz pokazywał. I pomału robimy. Jedna ściana już gotowa. Tak samo składamy drugą ściankę. Stawiamy teraz ścianę, jak widzicie, pionowo. I dokładamy kolejne deski, już krótkie ścianki. Robimy drugą ścianę, dlatego że już tą pierwszą mamy, jak widzieliście, zrobioną. Już po skręceniu ścian kładziemy donicę, jak widzicie, nogami do góry. Kładziemy następnie listwy. To są listwy długości ścian. Przykręcamy je do bocznej ściany i na nie będziemy kładli już teraz podłogę. Teraz już układamy podłogę. Podłoga w środku nam wychodzi 22 cm. Elegancko pasuje wszystko i przekręcamy do tych listewek, które mocowaliśmy do długich ścian. No i tylko przykręcenie podłóg jest gotowe.